22 lipca Faktoria obchodziła pierwszą rocznicę otwarcia. Nikt nie spodziewał się w tym miejscu aż takiego sukcesu. Faktoria przyciąga bowiem tłumy nie tylko dzięki swoim historycznym walorom, ale także z powodu imprez, które tam są organizowane. Mamy się czym pochwalić, zarówno osiągnięciami w zakresie ogólnopolskim, jak i tutaj lokalnym. Chociażby przyznanie nagrody za najlepszą inwestycję turystyczną roku 2011, gdzie konkurencją była m.in. Marina w Sopocie. Także jest to dosyć duży sukces. Nagrodę odebraliśmy na międzynarodowych targach gdańskich, targach turystycznych. Przez ten rok na Faktorii sporo się zmieniło. Powstała m.in. wozownia, wędzarnia, do tego powiększyło się grono rekonstruktorskie. Dlatego podczas pierwszej rocznicy na mieszkańców czekało jeszcze więcej niespodzianek. Prezentujemy tutaj życie codzienne starożytnych Rzymian, prezentowane przez pryzmat tych rzeczy, które są nam najbliższe, a więc chociażby świat rozrywki w postaci gier planszowych, czyli to, jak Rzymianie spędzali czas wolny w swoich domostwach, kuchnia rzymska, możemy na tym stanowisku przekonać się o tym, jak smakowały wiktuały sprzed 2000 lat, przygotowane na podstawie przepisów, jakie zachowały się do naszych czasów. Dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć o tym, na czym polegała higiena świata antycznego, czy też jak maskowano nieprzyjemne zapachy, mamy stanowisko kosmetyczne, na których można się przekonać właśnie o tym, jak wykonywano te kosmetyki, jak one pachniały i czym różnią się od współczesnych. No i oczywiście nasze gwiazdy rzymskich aren, a więc gladiatorzy ze szkoły Ludus Magnus, 4 gladiatorzy prezentujący uzbrojenia charakterystyczne dla niektórych typów gladiatorów, Retiariusa, Murmillona, Thraka oraz Dimachaerusa. Proszę Państwa, dzisiaj nie będzie pytania, czy życie, czy śmierć, oraz za wyrazem pokonanego. Specjalnie na tę okazję zaplanowano szereg atrakcji. Przybyli goście mogli przenieść się w podróż do miejsca sprzed 2000 lat. Dzięki temu lekcja historii, którą otrzymali, była tak interesująca. Na tym stanowisku mamy przedstawioną szkołę gladiatorską Ludus Magnus Cacti. Jest to szkoła gladiatorska szkoląca gladiatorów. Tutaj zaprezentowane są 4 kategorie gladiatorów. Thrak, Murmillo, Retiarius i Dimachaerus. Próbujemy wypalić naczynia metodą neolityczną. Jest to taka nazwa, ponieważ znana jest ta metoda jeszcze z czasów neolitu, ale stosowana bardzo długo, do X-XI wieku. Polega to na tym, że ceramikę rozgrzaną do temperatury rzędu 700 stopni wkładamy do zakwasu. Następuje taka błyskawiczna redukcja węgla z tego materiału organicznego i powstaje taka warstwa, jak gdyby taka impregnacja tej ceramiki, podobna do szkliwa. Zabezpiecza przed przeciekaniem, zatyka te pory naturalne ceramiki. Każdy mógł niezależnie od wieku znaleźć coś dla siebie. Nie żałujemy, bo naprawdę bardzo fajny dzień w ciekawej scenerii, bardzo ciekawie opowiedzianej też przez tutaj osoby będące na miejscu. No i zwiedzamy nadal, mam nadzieję, że jeszcze trochę czasu tutaj spędzimy, także bardzo fajnie. Bardzo fajnie, jest dużo atrakcji, szczególnie podobały się dzieciakom występy tak gladiatorów i też wyrabianie tych garnków też było tutaj bardzo ciekawe, bursztyny. Zobaczyliśmy różne ciekawe wystawy. I Majusia krzyczała Minimus! I kto wygrał? Minimus czy Arkanus? Arkanus. Tak, a teraz idziemy się pobawić na placu zabaw, a potem na występ i na koncert. I do białego rana. Wzbudzając tak wielkie zainteresowanie i odnosząc takie sukcesy, nie można spocząć na laurach. Dlatego też na Faktorii, tak jak dotychczas, będą odbywać się coraz to nowe eventy, na które serdecznie zapraszamy. Polecamy również zobaczyć wielkie otwarcie sceny letniej 2012 w Pruszczu oraz pierwszy dzień funkcjonowania Faktorii. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.